Minęło 8 miesięcy. Rozdział 17. Wananga nad przepaścią. Do wolnej doliny dotarła wieść, że Tiaki uwięził Wanangę. Tak długo odkładany plan wyprawy wojennej teraz nabrał realnego kształtu. Jego syna rozpalił boski gniew. W nocy przeszli przez góry w liczbie 300. Były wśród nich kobiety. Uzbrojeni w proce, krawędziaste maczugi i bazaltowe noże, zatrzymali się tuż przed wąwozem prowadzącym do doliny. Chotu wysłał w dół zwiadowców i zarządził postój połączony z posiłkiem. Zjedli placki upieczone z mąki batatów. Wrócił zwiadowca, prowadząc skrępowanego sznurem jeńca. Zabiłem dwóch bębnistów. Nie zdążyli wysłać sygnału. Tego oszczędziłem i pojmałem, bo zaczął mówić ciekawe rzeczy. Wojownik kapłana Tiaki rzeczywiście był gadatliwy. Padł do stóp wodza i ze strachu o swoje życie wyjawiał kolejne tajemnice. Twój ojciec, panie, jest uwięziony w grocie kapłanów. Siedzi tam za to, że ułatwił ucieczkę kobiecie, która urodziła dziecko bez oddechu. Ponadto Tiaki zaplanował wyprawę na was po zbiorze plonów, to znaczy za 3 dni byłoby po was i po waszych zapasach. Ilu was jest? Spytał Chotu. Samych mężczyzn jest pod bronią 350, a wiele kobiet też rwie się do walki, wyznał. Panie, daruj mi życie. Tiaki zabił moje dziecko, wykrzyknął jeniec i przylgnął płasko do ziemi. Chotu spojrzał pytająco na Teuira. Będzie wolny, ale niech jeszcze coś powie, na przykład, gdzie są wojownicy i Tiaki. Mów, rozkazał Chotu. Wojownik wyciągnął przed siebie ręce, spod sznurów krępujących ciało spływała krew. Poluźnij, wydał polecenie Chotu. Sznur został poluzowany, jeniec westchnął. Wsparł się na kolanie i pokazał im swoją szczerą twarz. Połowa wojowników pilnuje Wanangę w grocie kapłanów, a pozostali budują tratwy przy lagunie. Tiaki jest z tymi drugimi. On zamierza uderzyć na was z dwóch stron, od morza i przez góry. Dlatego podzielił zbrojnych na 2 grupy. Ale to się nie uda, bo my go zaskoczymy, zaśmiał się Chotu. Jeniec przecząco pokręcił głową, cmoknął przy tym z niezadowoleniem. Wodzu, będzie ci trudno go pokonać, bo on trzyma twego ojca, wykrztusił ze strachem. Ojca uwolnię, żachnął się wódz. Pojmany wojownik nadal kręcił głową, bacznie przyglądając się twarzy przesłuchującego. Nie wiem, czy zdążysz. Co wiesz, mów, porwał się Chotu, sięgając po maczugę. Jeniec zasłonił głowę spętanymi rękami. Wananga siedzi w kamiennej celi, ale w razie niebezpieczeństwa zaganiany jest do klatki wiszącej nad przepaścią. Wystarczy przeciąć sznur, na którym wisi klatka, jęknął. Chotu chwycił go pod ramiona i gwałtownie potrząsnął. Skąd to wiesz? Przecież jesteś zwykłym wojownikiem. Tamten poddał się jego sile, padł na plecy i zwinął się w kłębek. Zaczął drżeć ze strachu. Chotu pochylił się nad nim i przeciął bazaltowym nożem sznur krępujący ręce. Będziesz wolny, ale powiedz do końca, co wiesz, powiedział łagodnie. Jeniec, widząc uwolnione ręce, uspokoił się. Tiaki wszystkim pokazał uwięzionego Wanangę i także zapędził go do klatki na naszych oczach. Przestawił nawet krawędziastą maczugę do sznura. Cała połowa tej wyspy wie, co się stanie z wodzem, gdy wy zaatakujecie. Chotu nie potrafił zapanować nad gniewem. Wymierzył cios maczugą w pobliską skałę, która pękła, ale broń także rozsypała się na kawałki. Jeniec wyjął z policzka ostry, okrwawiony odłamek i podał go na dłoni wodzowi, jakby chciał pokazać, że już został ukarany. Ten zgromił go wzrokiem, wytrącił odłamek i Teuira podążył za nim. Co mam robić? Westchnął Chotu. Znasz drogę do groty kapłanów? Znam. A byłeś w środku? Nie, nigdy tam nie byłem. Teuira zamyślił się, patrzył na plecy przyjaciela, który kiwał się z bezsilnością, z myślą o czekającym go sieroctwie. Wiesz, że nie ma już odwrotu. Musimy zaatakować, bo zrobi to Tiaki. Dziękuj Bogom, że wpadł nam w ręce ten gadatliwy jeniec, gdyż bez wiedzy o tej tajemnicy twój ojciec na pewno by zginął. Teraz ma więcej szans na przeżycie. Tylko musimy działać cicho i z zaskoczenia wedrzeć się do groty kapłanów.
Oto słuchał rad przyjaciela, ale myślami był gdzie indziej. Gdy Tełira zamilkł, wódz odwrócił się w stronę pasma górskiego, schodzącego łagodnie ku morzu. Jeden ze szczytów krył grotę kapłanów, gdzie uwięziony cierpiał jego ojciec. Tełira dostrzegł nagłą przemianę nastroju swego przyjaciela. Wiedział, że tamten coś rozważa, łączy się myślami z ojcem, więc już nie próbował go przekonywać, czekając, aż powróci tu, do realnego świata. Jednocześnie w myślach ujrzał Nebu i Irutea. Uświadomił sobie nagle, że wobec ataku wojowników Tiaki będą bezbronne. Dopadła go uporczywa myśl, która już nie dała się usunąć. Musi opuścić wodza, aby ratować bliskich, ale przecież jest przy nich mądry i sprytny Ru. On nie pozwoli im zginąć. Nie, starzec nie pokona młodego wojownika ani nie zdoła poprowadzić ich w góry. Trzeba ratować bezbronnych, bo oni nawet nie spodziewają się ataku. Tełira bił się z natrętnymi myślami. Na czoło wypłynęły mu kropelki potu, jakby pobiegł ze spętanymi nogami. Tymczasem Chotu odwrócił ku niemu swoją wojenną twarz. Jemu przez myśl nie przeszło, że Nebu i Irutea są zagrożone. On myślał tylko o ojcu. Z pomocą boga Kuka i Limoku pokonamy ich raz na zawsze, a Wananga będzie uwolniony, Wyrsztusiu. A co się stanie z twoją małżonką Hawą? Wypalił chytrze Tełira. Chotu nagle pobladł. Z jego twarzy znikła pewność siebie. Tełira zaatakował. Wiesz, że jeżeli będziemy szturmować grotę, to przebiegły Tiaki wyruszy natychmiast na tratwę na naszą stronę i wyrżnie wszystkich w pień. Uratujemy twojego ojca, ale zginą nasze żony i dzieci. Wódz skurczył się, zaczął sapać z bezsilności. Uciekną w góry, ożywił się. Nie zdążą, a jeżeli ujdą, tam też ich mogą dopaść. O bogowie, to wszystko sprawka Tiaki. To on wysłał w góry tego gadatliwego wojownika, aby zasiać w nas zwątpienie. Co mam robić? Jęknął wódz. Tełira czuł powagę chwili. Tu ważyły się losy Nebu i Irutei. Trzeba podzielić wojowników na dwa oddziały. Ja mogę wrócić z mniejszą połową na naszą stronę, ożywił się. Zapadła długa cisza. Młodzi mężczyźni spojrzeli sobie zimno w oczy. Tutaj, za skałą, ważyły się plany wojny, a w szczególności wybór taktyki, która miała doprowadzić do zwycięstwa lub klęski. Chotu zacisnął dłoń na krawędziastej maczudze, a Tełira sięgnął ręką ku obosiecznemu mieczowi. Jeden z nich musiał zginąć, aby drugi mógł zrealizować swój plan. Niespodziewanie do ich uszu dotarł rumor za skały. Kilka kamieni potoczyło się w przepaść. Po chwili ujrzeli zaciekawioną twarz kobiety, która, jak tylko ujrzała, kogo podgląda, cofnęła się i uciekła. Nasza wojowniczka? Spytał zaniepokojony Tełira. Tak, nasza, potwierdził Chotu. Obaj doznali niespodziewanej ulgi, wódz nawet ziewnął. Przed chwilą chciałem cię zabić, ale teraz wiem, że tę kobietę przesłał Bóg wojny, aby pokrzyżować plany kapłana. Zostaniesz ze mną, Tełiro. Na tamtą stronę wyślemy kobiety. One zorganizują opór. Kobiety na rozkaz Chotu wzięły ze sobą gadatliwego jeńca i ruszyły w drogę powrotną. Musiały się spieszyć, aby zdążyć przed nocą. W ciemnościach, na górskich, wąskich ścieżkach czekała bowiem śmierć. Mężczyźni ruszyli w przeciwną stronę. Wojownikom Chotu udało się podejść znienacka nieliczne posterunki złożone z kilku ludzi. Wzięto ich do niewoli i przydziurawiono bębny. Dotarli do groty kapłanów od strony morza. Niezauważeni przez nikogo dobrnęli w pobliże pionowej, wysokiej ściany ociosanej z grubsza, po której można było się wspiąć. Spójrz, nad ścianą jest wysunięta półka, a w niej widnieje otwór. Tamtędy wejdziemy do groty, powiedział Chotu. Ależ to jest wychodek, zdumiał się Tełira. Pierwszy z wojowników, który tam dotarł, zrzucił im linę z supłami. Spięli się jeden po drugim i przypadli płasko do chorpowatej posadzki. Mieli przed sobą kamienny głaz służący jako drzwi prowadzące do wieży. Wódz nakazał przyczaić się i czekać cierpliwie w milczeniu, aż się otworzą. I tak się niebawem stało.
Po jakimś czasie, w którym nawet niektórzy się zdrzemnęli, głaz przetoczył się w bok i na kółce pojawił się wojownik bez broni, zmierzający szybkim krokiem za potrzebą w stronę otworu. Pojmali go szybko, zatkali usta. Zdążył cicho jęknąć, a zamierzał krzykiem ostrzec swoich towarzyszy o ataku. Wpadli do wieży, unieśli dźwignię przesuwającą głaz. Znaleźli się na okulnym ganku, rzęsiście oświetlonym z góry. Wieża nie miała sklepienia, była naturalnym otworem powstałym po wybuchu wulkanu. Po bokach były wykute przez kapłanów cele i komnaty. Niektóre posiadały okna wychodzące na morze. Owładnięci gorączką poszukiwań rozbiegli się we wszystkie strony. Choty był pierwszy, przeszukując kolejne piętra. Tuż przy szczycie dostrzegł wysunięty na studnię przepaści drąg i podczepioną do niego klatkę z bambusa. Serce zabiło mu mocniej. Teuiro, krew mi kipi, Bóg prowadzi mnie w bój, krzyknął prawie. Teuira niespodziewanie rzucił się na niego i skrępował ręce. Błagam cię, poczekaj, poprosił stanowczo. Bóg wojny podsunął mi plan. Jeżeli oni nas usłyszą i zdążą wrzucić twego ojca do klatki, to mogą go uratować tylko włócznie ciśnięte w nią. Zgromadzono wojowników posiadających tę broń i ustawiono po bokach okulnego ganku. Teraz Chotu dał się ponieść gniewowi. Ruszył w górę z bojowym okrzykiem na ustach, przeskakując na palcach po kilka schodów i wpadł do komnaty, do której była podczepiona klatka. Kilku wojowników pobiegło za nim. Gdy tylko znikł za kamiennym otworem, klatka raptem uwolniła się z uwięzi i ruchem wahadłowym poszybowała ku przeciwnej stronie wieży. Teuira zrozumiał, że wbiegający do komnaty Chotu uwolnił przypadkiem sznur, więc to była pułapka wymyślona przez przebiegłego Tiakiego. Tam nie było uwięzionego, zaś po drugiej stronie, z celi, gdzie się zatrzymała, wybiegli dwaj wojownicy, tocząc przed sobą skrępowanego sznurami wanangę. Więzień bardzo szybko znalazł się za bambusowymi kratami i zawisł nad przepaścią. W czasie, gdy wojownik kapłana przykładał ostrą krawędź maczugi do sznura z komnaty, wybiegł Chotu i padł na kolana. Zrozumiał, że został pokonany przez przebiegłego Tiakiego. Był bezsilny, mógł jedynie czekać na rozwój wypadków. Wtem dał się słyszeć dźwięk, którego tak się bali. Było to cięcie maczugą sznur i odgłos uderzenia o skałę. Klatka runęła w przepaść. Teuira i kilkunastu innych wojowników cisnęło wtedy swe włócznie. Ratunek dla człowieka w pułapce okazał się skuteczny jedynie na chwilę. Włócznie, przebiwszy klatkę, oparły się swymi końcami o ściany studni, jednak nie udźwignęły ciężaru i rozleciały się z trzaskiem. Klatka ruszyła ponownie w dół. Wananga wylądował z hukiem na dnie przepaści. Jego syn zakrył dłońmi zrozpaczoną twarz. Koniec, nie miał już ojca. Jednakże z dołu dolecił do ich uszu jęk. Jednocześnie w górze zabrzmiały złowieszczo bębny, więc Tiaki dostał wieść, że grota kapłanów została zaatakowana. Chotu posłał 200 wojowników do cel, skąd dochodził głos bębnów i zbiegł na dół. Teuira już tam był. Wódz Wananga miał połamane ręce i nogi, ponadto poranione ostrzami włóczni plecy, ale żył. Ojciec i syn długo trwali w objęciu. Chotu nagle spojrzał na swego przyjaciela. Teuiro, jesteś ulubieńcem bogów, bo oni podsuwają ci pomysły, jak zwyciężyć, wyznał. Teuira nic nie odrzekł. Uniósł starego wodza i położył go na noszach z bambusów. Zostawcie mnie, idźcie na ratunek wolnej doliny, wykrztusił Wananga. Zdążymy, ojcze, nasze kobiety wojowniczki już tam dotarły i wyprowadzają wszystkich w bezpieczne miejsce w górach. Tiaki, aby dotrzeć do plaż na tych swoich powolnych tratwach, też potrzebuje całego dnia. Znajdowali się w najniższym miejscu groty. Na górze toczyła się zażarta walka. Słyszeli bojowe okrzyki i jęki rannych. Niech Bóg wojny tu ma was w swojej opiece, rzekł stary i stracił przytomność. Kiedy szczęk broni i okrzyki przeniosły się nad nadmorskie plaże, Teuira i Chotu odetchnęli.
Wyglądało na to, że wojownicy ci cofali się. Wananga, gdy oprzytomniał, kazał się zanieść nad brzeg morza. Ruszyła za nimi cała ludność wioski, kobiety, starcy i dzieci. Większość z nich była wierna religii, wyznawała narzuconą wiarę, wypełniała wrzątki wymyślone przez kapłanów, ale teraz, po zdobyciu przez Chotu groty kapłanów i uwolnieniu wodza, ludzie zwątpili w ochronę bogów. Niespodziewanie Chotu i jego ojca otoczyły kobiety, których dzieci sturlano do morza. One dołączyły swoją siłę za utraconymi do mocy mężczyzn, potrafiących zaprowadzić nowy porządek świata. Pochód dotarł do szerokiej plaży. W oddali, na brzegu i w płytkiej lagunie toczyła się jeszcze walka, lecz wróg był w rozsypce. Cofający się wojownicy nie mieli już gdzie uciekać, za plecami mieli morze. Wszyscy w milczeniu patrzyli na toczące się pojedynki, nawet Wananga uniósł się na połamanych rękach. Ginęli ostatni obrońcy złej wiary. Stary wódz rzucił przekleństwo w stronę morza, gdzie za horyzontem nikły tratwy niedobitków. Bądźcie przeklęci, a do tłumu przemówił. Tiaki już nie wróci, a wraz z nim jego religia. Musicie zburzyć do szczętu jego świątynię, gdyż zabijał dzieci bez oddechu. Odszukajcie ciosła waszych ojców i postawcie dla Makemake kamienne moai. Jemu składajcie ofiary i prośby. On nigdy nie zażąda od was połowy serc, to znaczy waszych dzieci. Ludzie zapełniający całą plażę spojrzeli z niepewnością na wodza. Mimo że człowiek ten miał połamane ręce i nogi, emanował wielką siłą. On obiecywał im nowe, inne życie. Mając przy boku swego syna i wojowników, sprawiał wrażenie zwycięzcy. Wtem, po słowach Wanangi, zawiał silny wiatr ze wschodu, zmarszczył wodę w lagunie, sypnął piaskiem w oczy. Po zebranych przeszedł szmer niepokoju. Ta aroa otworzył otwory w horyzoncie, aby zniszczyć bluźnierce? Nagle ludzie ujrzeli wodza w pozycji pionowej. On rozkazał podnieść się młodym wojownikom, którzy dźwignęli go pod ramiona, a Chotu wysunął jego połamaną prawicę w stronę morza. Proszę cię, panie oceanu, abyś zagnał tratwę do krainy umarłych, albo na południe do ziemi wiecznie pokrytej lodem. Ta aroa, odbierz mi życie, ale ocal tę wyspę, bo jest to miejsce odpoczynku dla tych, co tułali się przez wieki po bezkresach twoich wód. Stary wódz tą prośbą i złożeniem siebie w ofierze porwał lud do czynu. Któraś z kobiet odwróciła się w stronę groty kapłanów i wydała z siebie przeciągły okrzyk gniewu, po czym padła na ziemię. Gdy ją ucucono, polewając wodą, wstała i bez słowa ruszyła przed siebie. Wszyscy dorośli zrozumieli, że wstąpił w nią duch mający siłę niszczenia zła. Ruszyli za nią, chwytając po drodze kamienne ciosła i maczugi. Niebawem nad skałą, skąd strącano dzieci, pojawił się ogień. Płonęły komnaty wyłożone matami i cennym, rzadkim drewnem. Odwrócili wodza od morza. Zobaczył, co się dzieje w świątyni zła, poczerwieniał z zadowolenia. Zostawcie mnie, ruszajcie na pomoc waszym kobietom i dzieciom, rozkazał. Tewira i Chotu usztywnili bambusowymi prętami jego nogi i ręce i oddali w opiekę ludziom mieszkającym u podnóża góry.